Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz z podcastu Padlog i dzisiaj chciałbym zaprosić na kolejny unboxing. Tym razem jest to edycja standardowa, ale ma w sobie też pewne takie elementy dosyć ciekawe, a mianowicie 6 takich pocztówek, zdjęć. Tu jest napisane, że są to zdjęcia, zaraz zobaczymy, otworzymy. A mowa o grze The Town of Light na PlayStation 4. No jest to produkcja o tyle ciekawa, że inspirowana jest po prostu prawdziwymi wydarzeniami, prawdziwym miejscem. Konkretnie chodzi o szpital psychiatryczny we Włoszech. Jest tu pokazany dramat jakby pewnej dziewczyny, która po latach wraca do tego jakby przybytku. Jest to rzeczywiście prawdziwa historia. Możemy sobie sprawdzić nawet na Wikipedii, że było takie miejsce. Bodajże w latach 80. zostało zamknięte, bo po prostu personel znęcał się nad pacjentami. No to dosyć ciekawy temat. Podjęło się właśnie studio. Wydawcą jest THQ Nordic, a deweloperem jest właśnie włoskie studio. Także no tutaj tak wygląda tył. Oczywiście o grze sobie konkretnie porozmawiamy już na podcaście, na Padlogu, a teraz zajmiemy się tylko unboxingiem. Gra jest w cenie 15 funtów w takiej edycji i też jest ta sama cena, jeżeli chodzi o wersję cyfrową. To sobie otwórzmy, zobaczmy, co tu jest. Jest to dosyć, można powiedzieć, taki niszowy tytuł, ale jest to no, gatunek to Walking Simulator, horror, thriller. Także na pewno tytuł ciekawy. Troszeczkę taki może w tym natłoku takich superprodukcji, troszeczkę teraz zapomniany, że to w ogóle miało premierę, ale na pewno warto zagrać, warto się zainteresować. Graficznie też wyglądał ciekawie na tych pierwszych materiałach. Zobaczymy, jak to jest. Gra jest od 18 lat i tutaj właśnie widzimy na zbliżeniu, że mamy właśnie 6 fotografii. No zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, rzeczywiście jest, tak wygląda pudełko, płyta standardowo. No i rzeczywiście dosyć taki fajny bonus, nie ma żadnej instrukcji, ale właśnie są te niby prawdziwe fotografie. Zaraz sobie zobaczymy, czy to rzeczywiście są zdjęcia, czy tylko jakieś takie pocztówki. Ale nie, rzeczywiście, bo tam jest napisane, że to są rzeczywiste fotografie tego miejsca, czyli tego szpitala, który właśnie będziemy w grze zwiedzać. Także tak to wygląda to miejsce. Dosyć przerażające, troszeczkę Silent Hill. Tak. Fajny taki pomysł, dosyć, można powiedzieć, no nietypowy. Rzeczywiście dobrej jakości, taki papier kredowy, rzeczywiście są to zdjęcia. Takie w formie takich pocztówek, mamy logo gry, również tytuł, także no ciekawy zabieg. No i fajnie, że w ogóle ta gra wyszła właśnie w edycji takiej pudełkowej, a nie tylko w cyfrze. No to by było na tyle, to był taki szybki unboxing, ale warto mieć ten tytuł na pewno na uwadze dla fanów horrorów czy thrillerów. Gra na pewno z klimatem, także to by było na tyle. Tutaj jeszcze PlayStation 4 Pro Enhance, czyli jakieś wsparcie dla Pro. Oczywiście single player, tak się prezentuje. To by było na tyle, grę sobie omówimy na którymś z kolejnych odcinków Padloga. A to był taki szybki unboxing edycji standardowej gry The Town of Light z pocztówkami, ze zdjęciami. Na razie, cześć.